Rozdział 29, komentarza do 5 Księgi Mojżeszowej. Komentarz autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha. Rozdział 29. Mojżesz przemawia do sumień Izraelitów, co powodują cuda. Potem zwołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego: Wy widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej uczynił Pan na waszych oczach Faraonowi i wszystkim jego sługom i całej jego ziemi. Te wielkie doświadczenia, które oglądały twoje oczy, te znaki i wielkie cuda, lecz aż do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Wersety od 1 do 3 rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej. To poważna mowa. Na naszych oczach mogą dziać się najbardziej zadziwiające znaki i cuda, a jednak serce i tak może zostać nieporuszone. Być może wywierają one chwilowy wpływ na nasze uczucia i wzbudzają emocje, ale jeśli sumienie nie zostanie postawione w świetle Bożej obecności, zaś serce nie zostanie przez moc Ducha Bożego osiągnięte prawdą Bożą, to nie będzie to miało trwałego efektu. Z cudów, jakie dokonywał Pan, Nikodem wnioskował, że musi być on danym od Boga nauczycielem. Ale to nie wystarczało. Ów uczony w piśmie faryzeusz musiał poznać głębokie i cudowne znaczenie słów. Musicie się na nowo narodzić. Jana 3 rozdział 7 werset. Wiara oparta jedynie na widzialnych znakach i cudach czyni odpowiedzialność człowieka jeszcze wyższą, ale nie zbawia go. W Ewangelii Jana 2 rozdział od 23 do 24 wersetu czytamy: A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Nie była to wiara zdziałana przez Boga. Istnieje potrzeba otrzymania nowego życia, nowej natury, a te nie rodzą się przez znaki i cuda. Musimy narodzić się przez Słowo Boże i z Ducha Bożego. Jana 3 rozdział 5 werset. Nowe życie otrzymujemy przez nieskazitelne nasienie Słowa Bożego, które zostaje zaszczepione w sercu przez moc Ducha Świętego. Nie jest to jednak przekonanie rozumu oparte na cudach, lecz wewnętrzna wiara serca w Syna Bożego. Tego rodzaju wiara nie była znana ani pod zakonem, ani też pod rządami Bożymi. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Rzymian 6 rozdział, 23 wiersz. Bóg pielęgnuje swój lud. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Werset 4 rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej.
niezwykłe szaty i godne uwagi obuwie. Sam Bóg nadał im trwałość. Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Werset 5. Łaskawa ręka Boża odżywiała i przyodziewiała ich podczas tego czasu. Chleb mocarzów jadł człowiek. Psalm 78, werset 25. Nie potrzebowali wina i silnych trunków. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. 1 Koryntian 10, rozdział 4, werset. Ten czysty strumień orzeźwił ich w pustyni, zaś dzień w dzień otrzymywali za swój pokarm niebiańską mannę. Jedyne, czego potrzebowali, to zdolność, by rozsmakować się w tym, co przygotowała dla nich dobroć Boża. W tym jednak zawiedli w najsmutniejszy sposób, jak my to często czynimy. Zbrzydł im niebiański pokarm. Zaczęli domagać się innych rzeczy. Jakie to smutne, że my sami nierzadko przypominamy ich pod względem i jakie to upokarzające, że tak mało potrafimy docenić tego, którego Bóg podarował jako nasze życie, nasz dział, nasze wszystko we wszystkim. Jakie to smutne, że nasze serca pragną próżności tego biednego, przemijającego świata, tęskniąc za jego skarbami, zaszczytami, uciechami, które wszystkie giną z wiatrem, a nawet gdyby były trwałe, i tak nie mogłyby się równać z niezgłębionym bogactwem Chrystusowym. List do Efezjan, 3 rozdział, 8 werset. Oby Bóg dał w swojej nieskończonej dobroci, byśmy według bogactwa chwały Jego zostali przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, my zaś, byśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3 rozdział 16 do 19 wersetu. A gdy przyszliście na to miejsce i wystąpił Sychon, król Heszbonu, i Og, król Baszanu, przeciwko nam do walki, i my pobiliśmy ich. Werset 6 5 Księgi Mojżeszowej, 29 rozdział. Byli to potężni w siłę i straszni wrogowie, ale nawet gdyby byli jeszcze 1000 razy potężniejsi i straszniejsi, to i tak byliby niczym plewa w obecności Boga i zastępów Izraela. Zabraliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitom i Gadytom i połowie plemienia Manassesa. Werset 7 rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej. Któż ośmieliłby się porównać zajęcie Kanaanu przez Izraelitów z jakimkolwiek innym podbiciem jakiegoś kraju w historii świata? Izrael postąpił z Sychonem i Ogiem w oparciu o bezpośrednie przykazanie Boże. To zmienia oblicze sprawy. Wprowadzenie Boga i Jego autorytetu udziela odpowiedzi na wszelkie pytanie i w Boży sposób rozwiązuje wszelkie trudności. Przestrzegajcie słów Pana. Przestrzegajcie tedy słów tego przymierza i wypełniajcie je, by się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić. Werset 8 rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej.
szczere posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Szczere posłuszeństwo wobec Słowa Bożego pozostaje tajemnicą wszelkiego autentycznego powodzenia. W przypadku chrześcijanina nie chodzi o oczyszczenie, nie chodzi oczywiście o materialną i ziemską pomyślność, lecz o rzeczy niebiańskie i duchowe. Niemniej jednak głupotą jest liczyć na postępy w Bożym życiu bez zdecydowanego posłuszeństwa względem przykazań naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 7 do 10 wersetu. Na tym polega prawdziwa chrześcijańska pomyślność. Kolejne słowa w wersetach od 10 do 17 zawierają oprócz ogólnego znaczenia również pouczenie dla każdego z nas osobiście. Jest to fakt godny uwagi, ponieważ z reguły posiadamy skłonność, by uogólniać prawdę i w ten sposób uciekać przed odniesieniem jej do naszych własnych sumień. To może naszym duszom wyrządzić jedynie szkodę. Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny, by okazywać bezwzględne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeżeli chcemy naprawdę radować się naszą relacją z Nim, tak jak Mojżesz powiedział to do ludu, aby dziś ustanowić Cię swoim ludem, a On będzie Twoim Bogiem. Werset 12. Nie ma nic bardziej cennego, a jednocześnie bardziej prostego. Co mamy czynić, to po prostu zachowywać Słowo Boże w naszych sercach, pozwolić, by oddziaływało ono na nasze sumienia i urzeczywistniać je w naszym życiu. Oto tajemnica, jak możemy radować się naszą więzią z naszym Ojcem oraz naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś myśli, że będzie w stanie radować się tą bliską relacją, zaniedbując jednocześnie przykazania Pańskie, to się myli. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Dalej czytamy. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. I nie obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 10 werset. Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. 12 rozdział, 50 werset. I 1 Koryntian, 7 rozdział, 19 werset. Są to bardzo aktualne słowa. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że starając się ujść z drogi duchowi zakonności, dopuścimy u siebie lekkomyślność. Przytoczone powyżej cytaty, a nie trudno byłoby dodać jeszcze inne o podobnym przesłaniu, ukazują nam Boży środek zaradczy przeciwko obu tym poważnym błędom. Jest to błogosławiona prawda, że przez nieograniczoną łaskę Bożą zostaliśmy postawieni w świętej relacji dzieci Bożych, a to wyrywa z korzeniami szkodliwy chwast, jakim jest zakonność. Niemniej jednak relacja ta
jak zresztą każda inna, oprócz przywilejów niesie ze sobą także obowiązki. Ich sumienne wykonywanie stanowi pewne lekarstwo na wszelką lekkomyślność i obojętność. Jeżeli jesteśmy uwolnieni od uczynków zakonu, Bogu niech będą dzięki, że naprawdę jesteśmy, to z pewnością nie po to, byśmy opieszale i sennie żyli od z dnia na dzień lub szukali swych własnych korzyści. Bóg pragnie zdziałać w nas żywe uczynki ku chwale tego, którego imieniem jesteśmy nazwani, do którego należymy i wobec którego jesteśmy zobowiązani, by Mu służyć i być posłuszni. Baczcie na siebie nawzajem. Mojżesz dalej ostrzega lud. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. Werset 17. Apostoł nawiązuje do tych słów w liście do Hebrajczyków, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Rozdział 12, werset 15. Jakie dobitne słowa! Uświadamiają one nam poważną odpowiedzialność wszystkich chrześcijan. My wszyscy powołani jesteśmy do okazywania sobie świętej, wzajemnej troski, co niestety nie jest często rozumiane i uznawane. Nie wszyscy mają za zadanie nauczać i głosić, ale wszyscy winniśmy w miłości baczyć na siebie nawzajem. Niestety w Kościele Bożym widoczny jest poważny brak wiernych pasterzy. Duch Święty jest dogłębnie zasmucony z powodu naszej światowości i niewierności oraz wielu godnych pożałowania rozłamów, jakie mają miejsce pośród nas. Czy mamy zatem się dziwić naszemu duchowemu zubożeniu? Niemniej jednak Pan jest pełen łaski i zmiłowania względem nas. Nawet w obliczu naszego smutnego stanu i duchowej biedy, jeżeli naprawdę ukorzymy się pod Jego mocną dłoń, z pewnością podniesie nas na duchu i uzdolni, byśmy mogli w miłości baczyć na siebie nawzajem i służyć sobie nawzajem w błogosławiony sposób. Mówiąc to, ani nie myślę udzielać poparcia nieupoważnionemu mieszaniu się w cudze sprawy, jednak ani myślę. Jednak z taką samą stanowczością, z jaką powinniśmy odrzucić ten niedobry zwyczaj, winniśmy z wierną troskliwością, świętą czujnością i sercem pełnym współczucia i zaangażowania starać się przeszkodzić w zejściu korzenia gorzkości. W ten sposób pomoglibyśmy załatać lukę, jaka powstała przez ewidentny brak pasterzy wśród nas. Mówię o prawdziwych pasterzach, którzy dani są przez głowę zgromadzenia, o mężach z prawdziwie pasterskim darem, wyposażonych w moc do służby i sprostalibyśmy napomnieniu z Hebrajczyków 12:15, które skierowane jest do wszystkich chrześcijan. Czy muszę mówić o tym, jak bardzo nieodzowna jest taka wierna służba pasterska, jakże niebezpieczne są gorzkie korzenie, jakże daleko odczuwalne są niekiedy ich niszczące skutki, ile szkody potrafią wyrządzić, jak wielu zostaje przez nich skażonych, ile zażyłych więzi zostaje zerwanych, ile serc złamanych. Często wystarczałaby zwykła braterska troska,
Jedna porada udzielona w serdecznej miłości, by zdusić zło w zarodku i odwrócić tym samym ciężkie do oszacowania szkody i wielki smutek. Chciejmy wziąć sobie te rzeczy do serca i błagać żarliwie o łaskę, byśmy posiedli zdolność zapobiegania pojawianiu się takim korzeniom. Chciejmy wziąć sobie te rzeczy do serca i błagać żarliwie o łaskę, byśmy posiedli zdolność zapobiegania pojawianiu się takich korzeni, goryczy i ich niszczącym wpływom. Sąd Boży nad tymi, którzy gardzą Jego Słowem. Dalsze słowa zakonodawcy ukazują poważny obraz kresu człowieka, przez którego spowodowane zostało wzejście gorzkiego korzenia, który by, słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Werset 18. Jakaż zgubna iluzja, by wołać pokój, pokój, podczas gdy nie ma pokoju. A gniew i sąd zbliżają się wielkimi krokami. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć. Przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość. Zamiast pokoju, który sam sobie uroił na tego męża, i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, i wymarze Pan jego imię pod niebem. Werset 19 rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej. Jakie poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy działają w pośród ludu Bożego, niczym korzeń gorzkości. Jak też dla wszystkich, którzy wspierają ich w ich smutnym dziele zniszczenia. Widzimy to w wersetach od 21 do 28, 29 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Słowa te są naprawdę poważne. Stanowią wyjaśnienie słów. Słowa te są naprawdę poważne. Stanowią wyjaśnienie słów apostoła: straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego i albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 10 rozdział 31 werset i Hebrajczyków 12 rozdział 29 werset. To poważne ostrzeżenia dla chrześcijaństwa. Dobrze by zrobiło, gdyby wyciągnęło wnioski z dróg Bożych z jego ziemskim ludem Izraelem. Widzimy to na przykład w 11 rozdziale listu do Rzymian, gdzie apostoł, opowiedziawszy o sądzie, jaki spotkał niewierzące gałązki drzewa oliwnego, zwraca się z ostrzeżeniem do chrześcijaństwa. Wersety 17 do 22 z listu do Rzymian, rozdział 11. Przyglądając się historii chrześcijaństwa w świetle Pisma Świętego, widać już na pierwszy rzut oka, że nie wytrwało ono w dobroci Bożej. Oddaliło się bardzo i dlatego nie może spodziewać się niczego innego, jak tylko sprawiedliwego gniewu wszechmocnego Boga. Członki ciała Chrystusa, które niestety nierzadko wymieszane są z zepsutą masą martwych wyznawców, zostaną pochwycone do przygotowanego dla nich miejsca w domu Ojca. Wtedy to, jeżeli nie wcześniej, wierzący zrozumieją, jak źle postąpili, pozostając w bezpośrednim związku z rzeczami, które były przeciwne myślom Chrystusa, objawionym z Bożą klarownością i prostotą w Piśmie Świętym. Ale tak zwane chrześcijaństwo to jest nominalne chrześcijaństwo. Zostanie wyplute, odcięte i oddane na sąd zaślepienia.
tak iż uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. List do Rzymian, 11 rozdział, 22 werset. Objawienie, 3 rozdział, 16 werset. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 11 do 12 wersetu. Straszne słowa. Oby z całą mocą rozbrzmiały w uszach tysięcy ludzi, którzy żyją z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok, dając się zadowolić imieniem, które noszą, formą pobożności, którą przybierają, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, zaś oni sami więcej miłują rozkosze niż Boga, jak mówi 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Jakże przerażający obraz tak zwanych chrześcijańskich narodów. Jakże poważnym jest stan i kres milionów, które w beztroskiej i ślepej żądzy rozrywek i uciech śpieszą po spadzistej ścieżce, zmierzając pewnym krokiem wprost na wieczne zatracenie. To, co ukryte i to, co jawne. Na koniec zwróćmy uwagę na ostatni werset naszego rozdziału 29, 5 Księgi Mojżeszowej, który często jest fałszywie rozumiany i odnoszony. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Często posługiwano się tym wersetem, by powstrzymać duszę przed wnikliwym badaniem głębi Bożych. Nie jest to znaczenie tego wersetu. Zresztą nie trudno jest wcale pojąć, co on ma nam do powiedzenia. Jawne to to, co rozważaliśmy w uprzednich rozdziałach tej księgi, natomiast ukryte odnosi się do źródeł pomocy łaski, które Bóg przewidział na taki przypadek. Gdyby Izrael zawiódł w wypełnieniu wszystkich słów tego zakonu, jawne to to, co Izrael winien był uczynić, ale nie uczynił. Zakryte to to, co Bóg postanowił zrobić, mimo smutnego i haniebnego upadku Izraela, o czym relacjonują nam kolejne rozdziały. Zawierają one zamysły łaski Bożej, środki zaradcze niezgłębionego miłosierdzia, które Bóg objawi, gdy Izrael uzna swoje sprzeniewierzenie się obu przymierzom, zawartym u stóp góry Synaj i na polach moabskich. Jeśli zrozumiemy właściwie to miejsce, to z całą pewnością nie będziemy przypisywali mu tak absurdalnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, raczej zachęci nas to do zgłębiania rzeczy, które były zakryte dla ludu izraelskiego na polach moabskich, lecz dla nas są jawne jako spisane w piśmie ku naszemu pouczeniu i zbudowaniu. Duch Święty zstąpił z nieba w Dzień Zielonych Świąt, aby wprowadzić uczniów w całą prawdę. Pismo Święte jest dopełnione i zamysły oraz plany Boże zostały w nim w pełni objawione. Tajemnica Kościoła zamyka krąg Bożych prawd. Apostoł Jan mógł zwrócić się do dzieci Bożych ze słowami: a wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. 1 Jana, 2 rozdział, 20 werset.